Mamy mężczyznę, który był 15 około 20 sekund pod wodą, stracił przytomność. Gmina Zbiczno latem to centrum turystyczne Pojezierza Brodnickiego. Wakacyjny wypoczynek nad wodą łączy się jednak z różnymi zagrożeniami. Jak reagować w sytuacjach np. topienia się, instruowali policjanci i strażacy z komend powiatowych w Brodnicy. Mundurowi spotkali się także z mieszkańcami gminy, aby omówić problemy dotyczące bezpieczeństwa. Tutaj w miejscowości Bachotek, starej stanicy w PTTK, w ośrodku wypoczynkowym, odbyła się debata społeczna pod nazwą Bezpieczna Gmina Zbiczno, na której przedstawiliśmy bieżące problemy, jakie dotykają mieszkańców, wysłuchaliśmy ich odnośnie bezpieczeństwa, co powinno się zmienić w gminie, aby to bezpieczeństwo było większe. Zaprezentowaliśmy pokaz ratownictwa wodnego, gdzie policjanci podjęli z wody osobę tonącą, przetransportowali ją łodzią na brzeg. Z brzegu podjęli ją strażacy i przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Przedstawili, jak powinno to wyglądać, jakie są zasady udzielania pomocy osobie tonącej. Trwa analiza. Odsuń się od pacjenta. Strażacy instruowali, jak przeprowadzić reanimację nieoddychającej samodzielnie osoby, także przy pomocy defibrylatora AMD, który coraz częściej dostępny jest w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach czy urzędach. Zebraliśmy się tutaj nad akwenem wodnym w Bachotku w celu realizacji pokazania teoretycznej i praktycznej części ratownictwa wodnego oraz pokazie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla tutaj młodszych uczestników. Jak wiemy, teraz okres wakacyjny, także będą narastały sytuacje zagrażające tutaj życiu oraz zdrowiu nad wodą, więc postanowiliśmy zebrać się w dzisiejszym dniu i zrealizować tutaj pewne czynności, pokazując młodszym, jak i starszym uczestnikom, jak to mniej więcej wygląda. Przystępujemy do 5 oddechów ratowniczych. Następnie przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej w cyklu 30 do 2 w przypadku osób dorosłych. Po wyjęciu poszkodowanego z wody, tak, jeśli zaczęliśmy już resuscytację, mamy trochę czasu, a posiadamy w pobliżu defibrylator AED, podłączamy elektrody, włączamy defibrylator i to jest o tyle fajne i proste urządzenie, że po prostu samo nas poinstruuje, co dalej mamy z tym zrobić, więc w stanie jest obsłużyć go tak naprawdę każda osoba. Wyładowanie niezalecane. Okay. Jeżeli wyładowanie jest niezalecane z polecenia defibrylatora AED, to musimy jak najszybciej wznowić uciśnięcia klatki piersiowej. Najbardziej celnie będzie rzucać od spodu. Zademonstrowano także sposób ratowania osoby tonącej poprzez rzut workiem ratunkowym z liną. Podobne pokazy odbyły się także na jeziorze Niskie Brodno, przeprowadzone przez młodzieżowy brodnicki WOPR.